Czy Słońce może wpływać na Ziemię? Pewnie tak. Ale czy może wpływać na historię naszej cywilizacji? Na te i inne pytania myślę, że odpowiemy sobie teraz w ciągu najbliższych minut. Proszę Państwa, witam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj dla Państwa świeciło, czy świeci Słońce. Natomiast od razu chciałbym zachęcić do tego, żeby śledzić aktywność Słońca. Nawet jak jest pochmurnie, to możemy wejść na stronę spaceweather.com albo na stronę kosmicznego teleskopu SDO, Solar Dynamic Observatory, i tam na żywo co kilkanaście minut są odświeżane aktualne obrazy Słońca. Ale wracając do naszego pytania, czy Słońce może wpływać tak bardzo na Ziemię, że może nawet wpływać na historię, na zachowanie mas ludzi? Widać, że dużo się dzieje, dlatego że Słońce aktualnie jest w 25. cyklu swojej aktywności, cyklu 11-letnim, no i zbliżamy się do maksimum. Widać wiele plam na powierzchni Słońca, wiele grup, no i te plamy dają nam sygnał, że Słońce jest bardzo aktywne. To widzimy na falach optycznych, natomiast na falach radiowych i w innych zakresach widzimy materię, która jest wyrzucana ze Słońca i leci sobie w kierunku naszej planety, bombardując ją nie w sposób bezpośredni, bo pole magnetyczne nas chroni, ale oczywiście może dojść do burz magnetycznych. Pojawiają się też na biegunie północnym, południowym zorze polarne. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o aktywność Słońca, to wspomniałem już o takim słynnym cyklu 11-letnim. Tutaj mamy obserwacje wykonywane od początku XVII wieku, odkąd zaczęliśmy używać teleskopów do obserwacji nieba. No i widzimy, że mamy taki cykl dobrze powtarzalny 11-letni. Tutaj na tym wykresie oczywiście mamy liczbę plam na Słońcu. Natomiast widać, że dzieją się różne dziwne rzeczy. Na przykład mamy zaznaczony taki okres w drugiej połowie XVII wieku, który nazwaliśmy minimum Maundera od nazwiska astronoma, który odkrył po prostu, że w tym okresie Słońce było bardzo mało aktywne. Drugie minimum to jest minimum Daltona. No właśnie, czy te minima jakoś wpłynęły na historię? Czy maksima mogły wpłynąć też na historię i coś ciekawego się wtedy wydarzyło? Do tego za chwilę przejdziemy, a na razie jeszcze wróćmy do takiego rozszerzonego wykresu aktywności Słońca, jeżeli chodzi o plamy. Otóż mamy tutaj na dole, na dolnym wykresie zaznaczone zmiany plam w różnych latach. To jest dokładnie to, co przed chwilą widzieliśmy, natomiast u góry mamy tak zwany wykres motylkowy, a więc miarą aktywności Słońca jest nie tylko liczba plam, które obserwujemy, ale również miejsce, w którym one się pojawiają względem równika słonecznego. A więc im dalej, tym mamy dalej od maksimum. Im bliżej, tym jesteśmy bliżej maksimum. I oczywiście te cykle się zazębiają, te skrzydełka motyla się zazębiają. No to tyle, jeżeli chodzi o teorię. A teraz popatrzmy sobie może, jak cykle aktywności słonecznej, 11-letnie cykle, pokrywają się z różnymi wydarzeniami w historii. No, widzicie Państwo tutaj na tym wykresie plus notatki, gdzie coś ciekawego się wydarzyło, że i w maksimum mamy rewolucję, i w minimum zdarzają się rewolucje. Mało tego, tam gdzie było minimum w roku 1800, mniej więcej, w okolicach roku 1800, to tam mamy Napoleona, który był bardzo aktywny i prowadził wojny w całej Europie. A więc, proszę Państwa, patrząc na historię i patrząc na aktywność Słońca, widzimy, że nie ma tutaj takiej bezpośredniej korelacji. Nie znaczy to oczywiście, że Słońce nie wpływa na życie na Ziemi, nawet na życie pojedynczych ludzi, tylko że po prostu ten wpływ jest trochę bardziej subtelny i nie ma odzwierciedlenia w historii naszej cywilizacji, jako takiej historii, powiedzmy, tworzonej przez ludzi. A więc polityka jest daleko od Słońca, można powiedzieć. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym pokazać Wam fantastyczny film, który został opublikowany przez NASA, film nagrany przez Solar Dynamic Observatory, czyli kosmiczny teleskop, który nieustannie obserwuje już od wielu lat Słońce w różnych zakresach widma. To, co Państwo zobaczycie, to są najpiękniejsze obrazy Słońca, jakie ludzkość do tej pory zarejestrowała dzięki fantastycznemu narzędziu, jakim jest kosmiczny teleskop SDO. Popatrzmy chwilę.
fantastyczne obrazy Słońca. Zachęcam Państwa do tego, żeby patrzeć w niebo, szczególnie na Słońce, bo bardzo trudno w Polsce, w naszej szerokości geograficznej, w naszym klimacie o dobrą pogodę w nocy, a Słońce to jest najjaśniejszy obiekt na naszym nieboskłonie. Oczywiście zachęcam do tego, żeby skorzystać z porad, w jaki sposób bezpiecznie patrzeć na Słońce. Trzeba używać specjalnych filtrów astronomicznych. W żadnym wypadku odradzam patrzenia na Słońce lornetką czy lunetką bez żadnego filtra, bo tracimy wzrok momentalnie. Także zachęcam do tego, żeby patrzeć w niebo, również w to niebo dzienne. Do zobaczenia.